Cokolwiek się zdarzy, nic cię nie zaskoczy. Bezpieczeństwo. Pewność w każdych warunkach. Wygoda. Mitsubishi ASX już od 26 890 zł. Zapraszamy do salonów. Przygotowując się do wywiadu, natrafiłam na informację, że za najlepsze dotychczasowe swoje spotkanie uważasz, o ironią, bench przeciwko Górnikowi. Jeszcze za czasów gry w Groklinie. No być może. Grałem wiele spotkań przeciwko Górnikowi. Strzeliłem bodajże jedną bramkę w Groklinie. Chyba taki przełomowy moment właśnie to był w Grodzisku, kiedy strzeliłem tą pierwszą bramkę za trenera Liczki. No być może. Już tak do końca też nie pamiętam, bo już troszeczkę czasu upłynęło od tego momentu. No pewno zawsze każde spotkanie z Górnikiem dobrze wspominam. Tutaj Zabrzu również zawsze fajny doping, więc to spotkanie dobrze wspominam. Dzisiaj jesteś już zawodnikiem Górnika. Liczysz na to, że odbudujesz tutaj formę po dość skomplikowanej jesieni w Zagłębiu? No tak, można powiedzieć, że etap, który się zakończył w Zagłębie Lubin, chciałbym to zamknąć i już oddzielić taką grubą kreską, ponieważ nie tak to miało wyglądać. Przyszło nas kilku zawodników w przerwie letniej i zespół miał grać troszeczkę inne cele, ale nie tak to się potoczyło i także troszeczkę nawet tutaj mojej woli ten kontrakt został rozwiązany już i jestem dzisiaj w Górniku. Akurat linia defensywy jest teraz dużym zmartwieniem trenera Adama Nawałki, więc nadzieje względem ciebie są duże. No na pewno, ale tutaj przypatruję się chłopakom, jest wielu młodych zawodników i naprawdę jestem pod wrażeniem tutaj jakiej ciężkiej pracy, jakiej wykonują, więc na pewno nie jest tak, że ktoś mi odda tutaj miejsce w składzie za darmo. Teoretycznie mogę grać na dwóch pozycjach, na środku obrony i na lewej obronie, ale wiem, że czeka mnie ciężka praca i nie ma przebacz, tutaj każdy walczy o swoje. Od poniedziałku jesteście tutaj na zgrupowaniu w Dzierżoniowie. Jak wyglądały te dni? Jakie zajęcia zostały przeprowadzone? No na pewno ciężkie bardzo są treningi, więc jest cały czas praca i tylko praca. Ja na nie moje nieszczęście w dniu wczorajszym praktycznie nie trenowałem, jakiś mnie wirus dopadł, ale dzisiaj już jest ok, także z tego powodu nie grałem w sparingu, ale już nadrabiam wszelkie zaległości i trzy jednostki dziennie treningowe odbywamy wszyscy już pierwsze przed śniadaniem, kolejne po śniadaniu i w godzinach popołudniowych trzeci trening, wieczorem jeszcze odprawa teoretyczna, więc cały czas pracujemy. Jak przyjęli cię pozostali zawodnicy? Znałeś już kogoś wcześniej z obecnej kadry Górnika? Tak, Tomka Zaworskiego, Olka Kwieka czy Daniela Gołębiskiego już znałem dużo wcześniej, gdzie się spotykaliśmy podczas tej naszej przygody z piłką, więc nie było z tym problemu, ale także jest to na razie także początek, więc powoli się rozkręca. Czego ci w takim razie życzyć na te 2 lata w Górniku? Czego? No, mam nadzieję, że udanych występów i dobrej gry całej drużyny, jak najlepszych wyników.